teraz w Polonii 24 o bolesnych losach polskich sierot doświadczonych dramatem II wojny światowej. W tym roku mija 70 lat, odkąd ponad 700 dzieci musiało szukać schronienia w odległej Nowej Zelandii. Ich losy przypomina film Człowieczy los. Syberia. Miejsce zsyłek i katorgi tysięcy Polaków. Jechali wszyscy, od kołyski do 80-letnich starców. Dlaczego? Albo byli zaliczeni do grupy uznanej a priori przez władze bolszewickie za wrogą dla systemu i oni musieli ci ludzie zniknąć, albo po prostu dlatego, że byli Polakami. Deportacje zapoczątkowały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli. Na tę nieludzką ziemię zesłano także bliskich Wiktora, wówczas mieszkańców Żytomierza. Prababcia mi opowiadała, żeby przekarmić swoich dzieci, musiała pójść na składy, gdzie leżało ziarno. I po prostu ukradła talerzyk tego ziarna, żeby po prostu ugotować jakąś kaszę. W tych dramatycznych warunkach znaczna część zesłańców zmarła lub zaginęła. Ci, którzy przeżyli po inwazji niemieckiej na Związek Radziecki, zostali ewakuowani do Iranu. Wśród nich znalazło się około 20 tysięcy polskich dzieci. Tymi dziećmi od razu się zajęto w obozach wojskowych, w obozach cywilnych. Na apel rządu polskiego w Londynie o pomoc w znalezieniu tymczasowego przytułku dla dzieci odpowiedziała Nowa Zelandia. To tam, na pokładzie amerykańskiego okrętu USS General Randall, trafiła grupa 733 młodych Polaków. Niedawno powstały film dokumentalny Człowieczy los Marka Lechowicza ma przybliżyć tę dotąd mało znaną historię polskich sierot. Do obozów w Pachatua, który się nazywał Obóz Polskich Dzieci, przyjechaliśmy 1 listopada 1944 roku. Miasteczko miało być tymczasową przystanią. Dla wielu stało się domem na resztę życia. Z początku myśleliśmy, że po wojnie wszyscy wracamy do Polski. Także tylko nas uczyli raz na tydzień czy dwa razy na tydzień. Mieliśmy angielskie lekcje. Po wojnie dzieci miały wrócić do Polski, ale po konferencji jałtańskiej nie było już do czego wracać. Tereny zostały wcielone do Związku Radzieckiego. Polska zawsze będzie, póki my żyjemy. W Nowej Zelandii stworzyli małą Polskę, namiastkę utraconego domu. Przypominam Państwu, że trwa nasza SMS-owa sonda z pytaniem, czy wiedza o masowych deportacjach Polaków na Sybir jest wystarczająca. Odpowiedź o treści tak lub nie proszę wysyłać pod numer 7120. Wyniki podamy Państwu już za kilka minut, a teraz czas na rozmowę Polonii 24. W studiu są już Przemysław Szubartowicz i jego goście. Witam Państwa. Dzisiaj wraz z nami Aneta Hoffman, prezes Fundacji Kresy Historii. Witam serdecznie. I Marek Lechowicz, autor filmu dokumentalnego Człowieczy los, ale także prezes Podlaskiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Witam serdecznie Pana. Film Człowieczy los opowiada o bardzo trudnej historii, o historii dzieci, które przeżyły zsyłkę, przeżyły Sybir i udało im się dotrzeć wraz z rodzinami do Nowej Zelandii. W listopadzie przypada 70. rocznica tego wydarzenia. Pani fundacja zajmuje się między innymi w tym roku tą sprawą. To są niezwykle powikłane losy i niezwykle ciekawa i prawie nieznana historia, że tak naprawdę właśnie Nowa Zelandia była tym przystankiem dla tych dzieci, które przeżyły tak okrutną traumę. Dokładnie, tym większa trauma, dlatego że one przybyły do Nowej Zelandii jako sieroty. Nie z rodzinami, tylko jako sieroty. Najpierw przeżyły z rodzinami zsyłkę na Sybir, a następnie udało im się często samotnie jako dzieci z domów dziecka ewakuować się z armią Andersa w roku 1942, by później, gdy rząd Nowej Zelandii zaprosił część polskich dzieci na przybycie właśnie tam do Nowej Zelandii, udać się do tego odległego kraju. Grupa ponad 700 dzieci dotarła do Nowej Zelandii z polskimi opiekunami, było ich ponad 100, właśnie 1 listopada 1944 roku. Także w tym roku mija 70 lat tej ważnej dla tułaczych dzieci, polskich tułaczych dzieci. Dlaczego ta fundacja właśnie tym się zajmuje, szczególnie, że pani fundacja zainaugurowała niedawno swoją działalność?
Tak, fundacja zainaugurowała swoją działalność 9 lutego tego roku, natomiast od wielu lat już nasi członkowie zajmowali się skomplikowanymi losami Polaków, szczególnie w czasie II wojny światowej. Zależy nam na tym, żeby właśnie o tych kresach historii mówić, w sensie zapomnianych historii, cichych bohaterów, a naszym zdaniem właśnie te tułacze dzieci, te dzieci, które między innymi trafiły do Nowej Zelandii, są takimi bohaterami, o których warto ogółowi polskiego społeczeństwa, Polonii, ludziom na świecie wspominać. Ja wspomniałem o tym, że ta tułaczka tragiczna była z rodzinami, w tym sensie, że oczywiście te rodziny zostały utracone, to znaczy w jedną stronę było z rodzinami, w drugą stronę podróż już była samotna i sieroca. Pan podążał szlakami, można powiedzieć, właśnie tych dzieci, dotarł oczywiście do Nowej Zelandii. Proszę powiedzieć, co to są za ludzie dziś, kim oni są, jak te spotkania wyglądały? No bo każda ta historia pewnie ma inny ciężar emocjonalny, inny jednak też rodzaj wspomnień, chociaż historia jest jedna i wspólna. Ja myślę, że te osoby nadal są ambiwalentne, bo z tych wywiadów, z rozmów z tymi ludźmi, oni nadal czują się, na przykład mówią, że sercem są Polakami, a duszą Nowozelandczykami, czyli Kiwi. I ta ambiwalentność jest do tej pory, to jest 70 lat minęło, ale zachowany jest piękny język polski, bo w pierwszym dniu, jak przylecieliśmy, byliśmy od razu na dwóch mszach i co nas w ogóle wbiło, że tak powiem, w fotel, to, że ci ludzie śpiewają pieśni polskie bez tych śpiewników. I to czyli jest pamiętają czysta polszczyzna, 70 i taka lat. Nić połączenia z Polską, ta pamięć jest w ten sposób kultywowana. Jest bardzo mocno tym. Na przykład John Roy Wojciechowski, który jest honorowym konsulem RP w Nowej Zelandii, utworzył muzeum. Daj Boże, żeby takie muzeum było w Polsce, takie bogate i tyle elementów tam zgromadzonych. I ta więź z Polską jest bardzo mocna, przejawiająca się w języku, w kulturze, w różnych obrzędach związanych z Polską. A ile było tych dzieci i ile do dzisiaj osób zostało w Nowej Zelandii? Ile osób opuściło Nową Zelandię? No bo to nie było tak, że te dzieci tam dotarły wtedy w 1944 roku, no i zostały na zawsze. To się też troszkę pomieszało, pozmieniało. Zostało teraz dane pana Józefa Zawady w 2013 roku, to jest około 340 osób zostało tam w Nowej Zelandii. Z 733, żyje, tak? Żyje do tej pory, tak. Trzeba określić, czy to żyją. Około 30 jest w Polsce. Owszem, los ich rzucił w różne rejony, ale jest właśnie ta skala. W Australii są, w USA. Ale głównie w Nowej Zelandii zostali, ze względu na to, że mieli lepszy pogląd na to, jaki schemat był Polski po II wojnie światowej, że to byłaby, sami wiemy, że to była córka Związku Radzieckiego i niestety komunistyczna. I pan, bardzo mało ludzi wróciło. Piotr Aulich wrócił. Pan Marek Lechowicz powiedział o tych losach i o tym, w jaki sposób dotarł i spotkał się z tymi ludźmi. Pani, zajmując się w swojej fundacji kresy historii, tego typu właśnie historią, tego typu sprawami i tego typu ludźmi, ma kontakt zapewne często także z osobami, które no, przeżyły swoje piekło i dzisiaj mają odpowiedni stosunek do tej historii. Jak się dociera do takich osób? One same się do państwa zgłaszają? Pani zna te osoby osobiście, pielęgnuje historię? Skąd w ogóle to zainteresowanie u pani? Moja rodzina pochodzi z Kresów, a Kresy niestety były dotknięte represjami sowieckimi, również niemieckimi, ale szczególnie te represje sowieckie są, no, można powiedzieć, troszeczkę zapomniane. Dlatego też no, już przeszło 8 lat zajmuję się upowszechnianiem właśnie tych losów osób, które represjonowane były ze strony sowieckiej. Jedni chętnie mówią i wręcz przychodzą i chcą opowiadać. A dla innych jest to trauma, skrywane nieszczęście, pielęgnowane? Często tak, często wręcz rodziny nawet nie znają szczegółów, ale już wielokrotnie spotkałam się z tym, że jednak do osób obcych otwierają się. Miałam na przykład przypadek przesympatycznego Sybiraka, który za to mieszka w RPA, bo tam też jest duża Polonia. Dzieci, które zostały,
przeszły, z armią Andersa przeszły i później zostały w Afryce, który swojej rodzinie w ogóle nie opowiadał. Natomiast syn mówi, no spróbuj, może coś opowie. Opowiadał ponad 3 godziny i nie opowiedział całej swojej historii. Także warto ich namawiać, tym bardziej, że no, czas mija, coraz mniej tych świadków historii, a naprawdę ich historie są bardzo ciekawe, a młodzież w ten sposób chętniej uczy się poprzez ich losy faktów historycznych. Co pani planuje w listopadzie? 70. rocznica, jest to wtedy okrągły moment, okrągła data, żeby się tym zajmować. Jakie są plany związane właśnie z tą datą? Z reguły jest tak, że jeżeli mamy takie rocznice, to często tam, gdzie dane fakty miały miejsce, to są duże uroczystości. Cieszy nas bardzo, że Polonia Nowozelandzka faktycznie razem z ambasadą polską planują 1 listopada tam w Wellington obchody. Natomiast my planujemy tutaj obchody no, na pewno nieporównywalnie mniejsze, natomiast również będziemy starali się tą rocznicę zaznaczyć. Razem z polskimi parlamentarzystami i z ambasadą Nowej Zelandii będziemy starali się zrobić tutaj wystawę, może koncert, pokaz filmu, choćby w części, tak jak słyszałam od kolegi, premiera raczej będzie w lutym przyszłego roku, natomiast no, już też nadal większą pracę można przy tym filmie pokazać. Także to są plany. Rocznic w tym roku jest bardzo dużo, także nie tylko Nową Zelandią będziemy się zajmować, też zwracamy uwagę Polakom na drugi korpus Monte Cassino. Już teraz zapraszamy serdecznie na maj, na obchody, które tu w Warszawie chcemy zrobić. Człowieczy los będzie pokazywany przynajmniej w dużej części, w dużym fragmencie właśnie w Nowej Zelandii wtedy, w listopadzie? Tak, chcę przygotować tak mniej więcej 4/5 tego filmu, żeby tym ludziom zrobić taki prezent, bo to duże będą obchody w centralnym miejscu w Nowej Zelandii. Także to zrobimy, potem nagramy tą wielką uroczystość, przyjeżdżamy do Polski, montujemy i wydaje mi się, że powinnym takim optymalnym terminem to będzie 10 lutego, czyli pierwsza zsyłka w czasie II wojny światowej, która miała miejsce właśnie na Sybir. Czekamy, proszę państwa, na film, czekamy na te obchody, bo to bardzo ciekawy i dramatyczny fragment naszej historii. Warto przyglądać się właśnie jej w taki sposób. Aneta Hoffmann, prezes Fundacji Kresy Historii. Bardzo pani dziękuję. Zawsze można zajrzeć i na stronie Fundacji poszukać informacji. Marek Lechowicz, prezes Podlaskiego Regionalnego Funduszu Filmowego, ale także autor filmu Człowieczy Los. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. Pytaliśmy państwa, czy wiedza o masowych deportacjach Polaków na Sybir jest wystarczająca. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie osoby biorące udział dzisiaj w naszej sądzie były zgodne co do tego, że faktycznie ta wiedza w naszym społeczeństwie jest zbyt mała. Mam jednak nadzieję, że między innymi za naszą sprawą ta sytuacja ulegnie zmianie.